Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Kontynuujemy naszą serię mapowania UV w polskim kursie Blendera. To co chciałem pokazać w tym tutorialu, to jest zbudowanie takiego prostego domku ze skośnym dachem, później zmapowanie go za pomocą tekstury UV na czerwony dach, białe ściany i ewentualnie brązowe poddasze. Na początek zrobimy domek. Domek jest bardzo prosty, pokazywałem go w tutorialu dotyczącym modelowania. Zaczynamy od zwykłego cuba. Może włączę też wyświetlanie przycisków, może się przydać. I w trybie edycji ten domek za chwilę zamienimy na elegancki domek z dachem. Na początku zrobię go troszeczkę niższym. Następnie za pomocą ekstruda i skalowania zbuduję coś na kształt poddasza. Później wyciągnę ekstrudem dach. No i ten dach przeskaluję, czy też ten plane, który znajduje się na samej górze, przeskaluję do zera, tworząc taki ładny, skośny dach. Tak utworzony domek posłuży nam za chwilkę jako przykład do mapowania UV. No i teraz, skoro już domek mam, można się cieszyć, że jest fajny, natomiast brakuje jeszcze w nim tektur. No i ten domek można poteksturować na różne sposoby. Akurat w tym momencie będziemy robić to za pomocą teksturowania UV. Jeżeli ktoś chce, można się przełączyć do edytora UV za pomocą zmiany widoku. Mamy tutaj taką listę różnych widoków i jest coś takiego jak UV Editing. Ja osobiście nie korzystam z tego widoku zbyt często, ponieważ on dzieli obszar na dwie części. Są to dwie części ustawione w pionie. Nie bardzo mi się wygodnie pracuje w tym, poza tym brakuje mi czasami guzików z właściwościami, które trzeba byłoby dodać, na przykład w tym widoku poprzez wyciągnięcie ich stąd i ustawienie czegoś takiego jak Properties. No i dlatego w tym widoku zbyt często nie pracuję. A więc wrócę do swojego standardowego widoku i wykorzystam okno Timelinera, które jest na dole. Wystarczy, że je trochę powiększę i wciskając Shift F10 przełączę się do widoku edytora UV. No i teraz w trybie edycji, gdy zaznaczę wszystkie ściany tego domku, no to mogę zrobić operację Unwrap, czyli tą najbardziej podstawową wersję rozwinięcia siatki. Teraz moja siatka jest rozcięta na poszczególne ściany. Widać, że w odróżnieniu do cuba, którego pokazywałem ostatnio, siatka zawiera jeszcze jedną krawędź po środku, na przekątnej. Jest to spowodowane obecnością trójkątów. Trójkąty są niestety trójkątami, w związku z tym nie można ich ułożyć na kwadracie tak, żeby nie było jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, fragmentu przekątnej. No i teraz każda ściana, którą mam w tym domku, będzie wymagała odrobiny pracy. Na początku może zacznijmy przełączać się w tryb ścian i spróbujmy rozstawić poszczególne ściany w taki sposób, aby sobie nie przeszkadzały. A więc zaznaczę na początku cztery ściany z mojego domku. Wszystkie te ściany, ponieważ wykonałem operację Unwrap, leżą w tym samym miejscu. Mogę je zatem przez klawisz G odsunąć w bok, na przykład tutaj. Pozostała ściana, czyli podstawa, to jest ściana, której nie będę musiał malować, domek nie będzie miał widocznej podstawy raczej, więc mogę odsunąć ją w dół. Zostały teraz ściany takie jak poddasze. Te ściany również, proszę zauważyć, zostały rozciągnięte maksymalnie, aż do kształtu zgodnego z kwadratem, czyli z domyślnym kształtem mojej tekstury. Te ściany będą zdeformowane, gdybym miał na nich nałożyć jakąś teksturę bitmapową, ale na razie nie jest to istotne, bo będę je malował kolorem ciągłym. Ustawię je obok, na przykład po prawej stronie. Teraz ze wszystkich ścian, które mi pozostały, widać, że zostały mi tylko trójkąty należące do dachu. Dach mogę zaznaczyć sobie pojedynczo i te ściany trójkątne mogę umieścić na samej górze. Wszystkie nakładają się na siebie, a zatem jak pomaluję jedną taką ścianę tutaj, to wszystkie będą miały ten sam wzór. Obecnie nie jest to problem, ale ogólnie rzecz biorąc podczas mapowania UV należy jak ognia unikać sytuacji, w której dwie siatki nakładają się na siebie. Stanie się to jasne wtedy, kiedy zacznę malować jakieś tekstury, które są prawdziwymi bitmapami, a nie tylko takie, które sobie robię w Blenderze. Ale to będą następne tutoriale i myślę, że będzie to później jasne. Natomiast w przypadku tego prostego domku wystarczy mi takie proste rozmapowanie ścian. I z takim można spokojnie sobie poradzić. Mogę także robić różne inne rzeczy. Na przykład, gdybym chciał, aby ten dach był trochę lepiej rozmieszczony, to mogę te tekstury porozsuwać w taki sposób, aby zajmowały różne przestrzenie. W ten sposób mogę je ustawić. Oczywiście przeciągam je w widoku 2D z wciśniętym klawiszem Ctrl, po to, aby ustawiały się w odczach tej takiej niewidzialnej siatki. Jeżeli teraz zaznaczę cały swój dach, to otrzymam cztery trójkąty ustawione jakoś tam. Mógłbym chcieć, aby te trójkąty były ustawione dużo ładniej. Na przykład odznaczę je i zaznaczę tylko jeden z nich, a następnie go obrócę o jakieś 180 stopni i postawię w ten sposób. To powoduje, że mam moją powierzchnię wykorzystaną w znacznie lepszym stopniu. Mogę także zaznaczyć
trójkąt, który jest najbardziej po lewej i zrobić taką samą operację, obrócić go, przybliżyć do trójkąta, który jest tutaj, następnie zaznaczyć te dwa i nałożyć je na siebie. Ale gdybym nie chciał, to oczywiście mogę postawić je obok siebie. To jest troszeczkę poprawiona sytuacja z mapowaniem dachu, ponieważ żadna z trójkątnych tekstur opisujących dach nie nakłada się na siebie i na każdej mogę namalować coś zupełnie innego. Teraz jak zaznaczę wszystko, mogę przejść do malowania tekstur. Aby to zrobić, potrzebuję dodać jakąś teksturę do obiektu. I teraz jest takie pewne niebezpieczeństwo. Otóż niektóre osoby często popełniają pewien błąd podczas mapowania UV. Na przykład na samym początku, gdy obiekt jest w trybie edycji i mapowanie UV nie było zrobione, zaznaczają tylko ze dwie ściany, a następnie naciskają przycisk U. Powoduje to, że te dwie ściany się odwrapują. Tak jak widać u mnie, odwrapowały się krzywo, ponieważ są teraz jakby połączoną siatką. Natomiast cała reszta w takim momencie, gdy ktoś zaczyna to po raz pierwszy, nie jest odwrapowana automatycznie. Jeżeli teraz do takich ścian dodam jakąś teksturę, to wszystkie pozostałe ściany nieodwrapowane tej tekstury nie będą miały. Spróbuję to może później pokazać, jak nie zapomnę, na jakimś takim dokładniejszym tutorialu. Natomiast teraz wycofam się przez Ctrl-Z, aby uzyskać stare moje rozwinięcie. Chciałbym teraz, aby te wszystkie ściany były umieszczone na jednym obrazku, a więc mogę je wszystkie zaznaczyć, pomniejszyć, tak aby zajmowały przestrzeń tego mojego domniemanego obrazka. Teraz dodam nowy obrazek. Niech jego rozdzielczość będzie 1024x1024. Mogę nazwać ten obrazek domek. Tutaj widać, że okienko, które miałem przed chwilą, znikło mi bez wprowadzenia żadnej zmiany. To dlatego, że przypadkowo przesunąłem mysz. Jest to lekko denerwująca opcja, zwłaszcza, że trzeba później powtarzać wszystkie operacje. A więc jeszcze raz, naciskam guzik New, wpisuję domek, tak się nazywa moja tekstura. I teraz nie mogę myszą zjechać z tego okna, ponieważ ono zniknie. Jeżeli oddalę ją troszeczkę dalej, to po prostu okno znika i nie mam tych wszystkich ustawień. Niech tekstura będzie czarna, rozmiary są OK i mogę nacisnąć przycisk OK, aby zobaczyć, że tekstura została dodana. Oczywiście musiałem pomniejszyć troszeczkę widok, ponieważ jest dużo większa niż to, co było domyślnie. I teraz mogę zacząć malowanie. Malowanie jest proste. W narzędziach wybieram sobie tylko kolor pędzla, czerwony dajmy na to. I na samym początku włączę wyświetlanie tekstur w modelu Texture Solid. Teraz mogę malować czerwonym kolorem po dachu, aby uzyskać czerwony dach. Bardzo przyjemne i proste zadanie. Tekstury, które teraz tworzę, to jest w zasadzie jedna tekstura, mają narysowaną, rozciętą przeze mnie siatkę, także wiem dokładnie, gdzie jest dach, gdzie są te plejny, które składają się na dach. I dzięki temu mogę te plejny bardzo precyzyjnie pomalować. Czasami sytuacja taka, kiedy siatka, którą mam, jest bardzo skomplikowana. I wtedy, zamiast malować na siatce, mogę włączyć inny tryb. To jest tryb, który nazywa się Texture Paint. Jest dostępny w oknie 3D. W ten sposób mogę pomalować na przykład ściany. Jeżeli przełączę się w tryb Texture Paint, jest tutaj, to mam podobną sytuację jak w widoku 2D. Z tym, że muszę włączyć sobie narzędzia za pomocą przycisku T dla odmiany. Tutaj był przycisk N, tutaj jest przycisk T. I wybieram sobie kolor, na przykład teraz taki jasno-żółtawy. I mogę spokojnie malować ściany w widoku 3D. Jest to malowanie tekstur, nic nadzwyczajnego, ale bardzo fajna opcja. I teraz jeżeli puszczę przycisk myszy, to od razu zobaczę, że te ściany będą się jakoś malowały. Widać przy okazji, że coś dziwnego się z nimi dzieje. Przypuszczam, że mam tu jakiś rodzaj artefaktu, który powoduje, że to malowanie nie jest takie idealne. Jeżeli będę malował w widoku 2D, to mogę precyzyjnie pomalować całą ścianę bez żadnego problemu. Widać jednocześnie, że automatycznie cała scena uaktualnia się, no i widać, już mam pomalowane wszystkie ściany. W przypadku, gdy robię takie malowanie w widoku 3D, muszę się liczyć z tym, że czasami podczas malowania mój pędzel zahaczy o jakąś ze ścian. Na przykład tutaj zahaczyłem o fragment dachu. No i niestety jest to rzecz nie do uniknięcia tak naprawdę podczas malowania. Można najwyżej starać się powiększyć trochę swoją ścianę, aby na niej malować, ewentualnie ustawić ją w takiej orientacji, abym nie miał szans wyjechać za krawędź i zamalować mi czegoś czerwonego. Teraz po prostu jest ustawione wszystko tak, w domyślnych ustawieniach malowania, tam dalej w opcjach, że malując nie będę zamalowywał ściany, która jest poza krawędzią. Więc mam taką ostrą granicę między nimi, w odróżnieniu od sytuacji, kiedy malowałem na przykład tutaj. Tutaj muszę być naprawdę co najmniej Chuckiem Norrisem, aby elegancko nie zajechać za krawędź. No więc najprościej jest zrobić to malując w widoku 3D. Wezmę sobie jeszcze raz czerwony kolor. Podmalujmy troszeczkę ten dach, aby nie było na nim
skazy czy artefaktów. No i na kolor brązowy mogę pomalować na przykład poddasze, czyli ten obszar, który mam tutaj pod dachem, tak się on fachowo nazywa. Jest to fragment powierzchni umieszczony na mapie 2D, no właśnie w tym miejscu, które teraz maluję. Ładny, lekko czekoladowy kolor. I po pomalowaniu zaraz domek będzie gotowy. Ok. Nie trwało to długo, a mam zrobioną teksturę. I teraz, gdybym chciał taki domek wyrenderować, aby można go było podziwiać, no to oczywiście należy najpierw ustawić kamerę i inne rzeczy. W związku z tym przejdę do trybu obiektowego. Kamerę i światło z drugiej warstwy przeniosę na warstwę pierwszą za pomocą przycisku M i wyboru warstwy. One teraz poleciały z drugiej warstwy na pierwszą. Przełączę się na pierwszą warstwę kliknięciem w pierwszą warstwę. Ewentualnie mogę wcisnąć jedynkę na klawiaturze alfanumerycznej. No i już mam. Teraz widok z kamery jest taki. No i robimy render. I zaskoczenie. Okazuje się, że samo mapowanie UV nie ma nic wspólnego tak naprawdę z teksturami i z materiałami. Tutaj chodzi o to, że niby wszystko jest ok. W widoku 3D widzę swój domek pięknie poteksturowany. Natomiast na renderze czegoś takiego nie widzę. I problem polega na tym, że przecież, i pewnie o tym zapomnieliśmy, ten domek nie ma żadnego materiału. Jeżeli spojrzę w materiały, widzę, że faktycznie nie ma tutaj materiału i ten materiał trzeba dodać. Ale oczywiście, ponieważ nie ma materiału, nie ma również tej tekstury, która teraz jest w pamięci programu, tylko przechowywana, nie na dysku. W związku z tym domek nie może się wyrenderować z kolorami. Oczywiście jest na to szybki sposób. W zasadzie nawet dwa sposoby, z tym, że jeden tylko jest szybki. Dodaję nowy materiał, przechodzę do opcji, i mam opcję, która nazywa się Face Textures. W tym momencie ta opcja działa w taki sposób, że mogę uzyskać na renderze moją teksturę. Jest to krótka, szybka droga, niezalecana w takich produkcyjnych przypadkach, ale ona działa w ten sposób, że jeżeli włączę Face Textures, to w tym momencie wszystkie kolory ścian pochodzą z mapowania UV, jeżeli takie zrobiłem. A więc jest to szybki sposób na uzyskanie wyrenderowanego domku z teksturami, które właśnie rozwinąłem na siatkę 2D. Oczywiście normalna droga nie przechodzi przez ten checkbox w opcjach, w materiale, ale poprzez zwykłe, pracowite dodanie tekstur. Muszę dodać teksturę, która będzie obrazkiem, to jest Image or Movie. I ten obrazek mogę albo wczytać z dysku, albo wybrać z listy. Mój domek jest teraz na liście. Ja preferuję metodę, w której zapisuję obrazek na dysk. Zatem muszę wziąć menu Image w edytorze UV, zapisać obrazek na dysku, jako na przykład domek.png. I teraz ten obrazek normalnie z dysku wczytuje. Ma to taką zaletę, że Blender wtedy wie, skąd ma wziąć teksturę i ta tekstura domku, ota w tym miejscu, jest mu znana co do, powiedzmy sobie, dokładnej lokalizacji pliku. No i teraz jak już mam taką teksturę i zrobię render, to znowuż można się zdziwić, ponieważ tekstura wygląda zupełnie inaczej, niż chcielibyśmy, aby wyglądała. Problem jest w tym, że mapowanie tej tekstury obecnie nie jest mapowaniem UV. Domyślne mapowanie, które nakłada się, czy też ustawiane jest dla tekstury dodanej do obiektu, to jest mapowanie w koordynatach generowanych, zależnych od współrzędnych obiektu, czy też od jego rozmiarów. My musimy wybrać sobie stąd koordynaty UV. I dopiero w tym momencie pojawia się nowa opcja, taka jak map, to chodzi o mapę UV. Można zostać projekcję flat. W tym momencie dopiero domek jest rzeczywiście prawidłowo mapowany. Ta opcja, która jest tutaj, to mapowanie UV i jakby wybór mapy. Domyślnie nic tutaj nie ma. Mogę wybrać sobie UV map, który nie wiadomo skąd się wziął. To jest określenie, z której mapy UV ma korzystać dana tekstura. Mapy UV są zgromadzone w widoku danych obiektu. Tutaj jest Object Data i mam coś takiego jak panel UV Maps. Tutaj są zebrane wszystkie mapy UV, które zrobiłem dla swojego domku. I tych map mogę mieć więcej. Mogę im nadawać nazwy, mogę je powielać. I to się wszystko będzie nam przydawało do mapowania, czy też do malowania projekcyjnego tekstur. O tym będzie kolejny tutorial, myślę, już niedługo. W każdym razie warto wiedzieć, że jeżeli tutaj jest kilka map UV, to w teksturze obowiązkowo należy wybrać jedną z nich. Jeżeli tego nie zrobimy, wybierana będzie pierwsza, a jeżeli mamy tylko jedną mapę, tak jak w tym przypadku, to można nie wybierać żadnej. Wtedy będzie w domyślnie wybrana jedyna dostępna. To powoduje, że mój domek jest mapowany w koordynatach UV i teraz mam pełną kontrolę nad tym, co znajduje się na poszczególnych teksturach.
Jeżeli chciałbym, to mogę jeszcze zostawić jakiś ślad swojej obecności na tym domku i na przykład napisać jakimś ładnym, białym kolorem, no coś, powiedzmy sobie, strategicznego. Na przykład PKB, polski kurs Blendera, był tutaj. Proszę zobaczyć, że na widoku 2D ta tekstura ułożyła się troszeczkę inaczej, ten mój obrazek. Natomiast na domku już jest. Teraz jak zrobię render, nic jeszcze nie widzę. Trzeba zobaczyć, czy kamera będzie miała szansę obejrzeć ten napis. A jeżeli nie, no to znaczy, że obrazek będzie trzeba zapisać, a dopiero później cieszyć się tym, że nałoży się na teksturę. Spójrzmy na ten domek z drugiej strony. O, tutaj jest ten napis. Mam nadzieję, że się pojawi. No i widać, że się pojawił. Natomiast nie jest zapisany. Jeżeli teraz zapiszę plik Blendera i zostawię wszystko tak jak jest, to mam dużo szansę na to, że jeżeli ponownie go wczytam, to tego napisu już nie będzie. A więc stracę część danych i Blender nawet słówka nie pisze na ten temat, że jest taka możliwość. Trzeba o tym pamiętać i uważać, więc swoje tekstury należy zapisywać jak najczęściej. Save image. I teraz jestem już bezpieczny. Ok, dziękuję za uwagę. Domek został zrobiony. Następnym razem pomówimy o trochę bardziej skomplikowanych rozwinięciach tekstur na mapie UV.